cześć, jak wydać, z tej strony Chemik i zapraszam Was na ostatni zestaw polecany w lutym. Będzie to zestaw za 7500 zł. Zapraszam do materiału. Tak no więc, moi drodzy klasycznie już po prostu przypominam tylko i wyłącznie, że link do wszystkich pozostałych, jakie są omawiane dzisiaj, znajdziecie w opisie tego materiału. Lecimy więc z. Komputerem. Na sam początek procesor Ryzen 55600X, tym razem postawiłem na jednostkę od AMD, bo po prostu prosiliście też, żebym poskładał jakiś zestaw, tym razem dla równowagi na AMD, a niekoniecznie ciągle tylko ten Intel i Intel. Tak? Ok, no to mamy Ryzen 5600 g cena jego jest dość duża, biorąc pod uwagę na przykład cenę takiego Intela Core i 5 12600KF ja wiem, że tamtaj piątka będzie wynajmniejsza, ale cena płyty głównej będzie dużo, dużo wyższa w stosunku do tego, co mamy tutaj. Nie licząc już oczywiście chłodzenia na start, takie trzeba dokupić do tamtego procesora. Tutaj natomiast nadal jest to bardzo wydajna jednostka do gier i postawiłem na AMD ze względu na kartę graficzną, jaką mamy w zestawie, ale o tym na końcu. Płyta główna MSI MPG B550 Gaming Plus moim zdaniem jest to jedna z najlepszych płyt głównych. Pod Ryzeny do budżetu 600 zł. Naprawdę ona jest bardzo wypasiona. Mamy tutaj potężną stację zasilania, która to spokojnie by sobie poradziła też. I z wydajniejszym Ryzenem 7. Do tego wszystkiego no, panel wejść jest też dość bogaty. Jednym słowem, płyta wypasiona, jak na standard dzisiejszych płyt głównych, dość tania. Ładnie podświetlona, więc myślę, że. I funkcjonalność, i design spełnią oczekiwania większości z Was. Ok, dyskowo dość budżetowo, ale za to dość dużo, bo 1TB Kioksja na M2 za 359 zł. Myślę, że też większości z Was tutaj wystarczy. Chciałem wziąć Samsungę, ale w budżecie już się nie zmieściłem, stąd wybór padł na Kioksję. Co i tak nie uważam, że to jest jakiś zły. M2, tym bardziej w bardzo, bardzo niskiej cenie. No to dalej przechodzimy już do obudowy i jest to bardzo duża konstrukcja od tym PC. Tym razem, no bo stwierdziłem, że to będzie taki troszeczkę komputer na przyszłość. Sanitum PC Signum SG7V Evo takie RGB, skrzynka, która jest bardzo, bardzo duża, posiada możliwości też ogromne, bo to jest skrzynka, w której możemy w przyszłości wsadzić, moi drodzy, IO nawet 360 na top. Co szczerze, no mało która skrzynka posiada takie możliwości, a tutaj to jest, za 479 zł, wiem, że nie mało. I wiem, że moglibyśmy to wszystko tak poupychać, żeby złożyć komputer pewnie na Ryzenie 7, tylko ja tutaj brałem możliwość i e, ogólnie składam zawsze komputery z fajną możliwością rozwoju w przeszłości, stąd padł wybór na taką obudowę, a nie inną. Jeżeli ktoś ceną, tak najbardziej można wziąć jakieś niższe modele, zaszczędzić trochę grosza na o budowie i wziąć jakieś skrzyneczki z np. 300 zł, też będzie to działać. Długość kanałów graficznych 420 mm, nie bez powodu, bo tutaj mamy dość długą kartę graficzną w zestawie. Natomiast w standardzie mamy szkło, mamy cztery wentatory ARGB, co jest oczywiście nie bez znaczenia. Fajnie się będzie to zgrywać podświetleniem naszej płyty głównej, gdyż to będą jedyne dwa elementy, które będą podświetlone z tego, co przynajmniej dobrze kojarzy. No. Płacimy tutaj za możliwości, tak naprawdę, upgrade'ów w przyszłości tego kompa, i płacimy też za bardzo dużą przestronność tej obudowy. Moim zdaniem warto, no ale to wy decydujecie, czy taką skrzynkę weźmiecie, czy inną w przyszłości. Pamiątki Patrioty Viper Steel, 3600 MHz, c 18 takie dość podstawowe, dobre i szybkie pamiątki pod tego Ryzena. 16 GB, nadal uważam, że to jest dobry standard. Lecimy dalej i to będzie chłodzenie procesora. Tak, stwierdziłem, że 125 zł warto zainwestować w chłodzenie na start, gdyż no to boksowe niekoniecznie będzie jakiś um, królem ciszy przy tym Ryzenie 5600X, a jedyne 125 zł, dorzucając naprawdę możemy odczuć bardzo bardzo dużą zmianę im plus oczywiście. No i dalej ostatni element karty graficznej. No i tutaj padło na Rado, na 6700 XT aktualnie za 3899 zł. Gdyby tej nie było, no to jest jeszcze inna, której mamy większą ilość, jeżeli chodzi o dostępność. Bo tutaj mamy aż 30 sztuk, tych gigabajtów mamy dwie. Ale no że tak powiem na pierwszy ogień proponuję tego gigabajta ze względu na tą rozbudowaną trzywentylatorową konstrukcje MSI nie pewnie nie będzie gorsze tak ale mamy dwuwentylatorową konstrukcję a nie bez powodu też bierzemy tak dużą obudowę tak się prezentuje cały zestaw stawiam że jak oglądacie ten materiał za nie wiem tydzień dwa miesiąc to mam nadzieję że ta karta po pierwsze a po drugie są na nią jakieś ciekawe promocje także na dzień nagrywania materiału Moim zdaniem lepszej opcji nie było, tym bardziej że mając do dyspozycji kartę od AMD oraz procesor od AMD no i płytę b 550 możemy włączyć resizer bar i zyskać te kilka procent na wydajności. I dlatego w tym materiale postawiłem na procesor od AMD, który nie będzie pewnie królem opłacalności, ale łącząc te kilka rzeczy do kupy, na pewno zyskamy sporo. Tak się prezentuje koszyk 3639zł plus karta graficzna 3900 Delikatnie wychodzimy powyżej 7500zł, ale te cztery dychy powiedzmy, że przy tej kwocie myślę, że jesteście w stanie dopłacić. No i nic moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę w górę i upewnijcie się, czy subskrybujecie kanał. A w tym materiale to było na tyle, ja się że nam i do zobaczenia w kolejnych. See ya.